9 miesięcy w Katowicach-Szopienicach działał wirtualny inkubator gospodarki społecznej. Do końca 2008 roku nadal będzie aktywizował zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wirtualny inkubator gospodarki społecznej w Katowicach powstał we wrześniu 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, które wraz z miastem Katowice oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach zorganizowało możliwość realizacji projektu Wirtualny inkubator gospodarki społecznej, model funkcjonowania w sieci współpracy. Inkubator powstał na terenie miasta w dzielnicy Szopienice, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, gdzie realizował swoją ofertę w okresie od 1 września do 31 maja 2008 roku. W okresie tych 9 miesięcy beneficjenci, którzy korzystali z oferty, mieli możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń, warsztatów, spotkaniach, konsultacjach indywidualnych z zakresu konsultacji psychologicznych, doradztwa zawodowego, konsultacji biznesowych, które miały za zadanie wspierać ich w tworzeniu podmiotów przede wszystkim trzeciego sektora, jak i również innych podmiotów, które cieszyły się dużą popularnością. W okresie 9 miesięcy udzielono około 140 konsultacji indywidualnych beneficjentom, którzy wyrazili chęć udziału w naszym projekcie, w naszej części projektu. W tym czasie udało się zarejestrować 8 działalności gospodarczych oraz objąć wsparciem pozostałe 22 działalności gospodarcze, które są obecnie dalej na etapie tworzenia, plus dodatkowo 4 stowarzyszenia, które są w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jedną spółdzielnię socjalną. O informacji dotyczącej tej pracy jako wolontariusz dowiedziałem się z istniejącego tutaj ośrodka, i te dane były dla mnie na tyle budujące, że skorzystałem z tej propozycji i przystąpiłem do działania, wykorzystując tutejszy komputer jako źródło wiedzy. Pomagam pisać życiorysy, podania i potem drukujemy tam w sąsiednim pokoju na drukarce, w ten sposób jakby pomagając ludziom w uzyskaniu drukowanego dokumentu, który jest świadectwem dla przyszłych pracodawców. Pytanie, dlaczego pomagam ludziom w językach obcych? No, taki run na naukę języków obcych zapanował w ciągu ostatnich kilku lat. Z tego bogatego materiału językowego, jaki już sobie przynajmniej zdążyłem przyswoić w ciągu ostatnich parunastu lat, mogę się podzielić tym, co wiem. Ja staram się ze swojej strony tych informacji udzielać jak najwięcej ze swojej skromnej skarbnicy. Otwieram swój sezam tego, co wiem, i jestem na wszystko otwarty. Od dnia 1 czerwca projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej funkcjonuje już w ramach innego projektu finansowanego w ramach środków systemowych przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt przewidziany jest do 31 grudnia 2008 roku. Klienci, którzy są zainteresowani naszym wsparciem, mogą korzystać z 3 pakietów. Pierwszy pakiet to jest pakiet dla osób bezrobotnych, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy i oczekują wsparcia w zakresie stworzenia odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, CV, listu motywacyjnego bądź ewentualnego rozeznania rynku pracy. Drugi pakiet skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, natomiast nie bardzo potrafią sobie poradzić z tą otoczką formalną, czyli my jakby tutaj udzielamy wsparcia w zakresie wypełniania odpowiednich druków rejestrowych przez beneficjentów, pokazujemy im, jak się to robi, wspieramy ich w wypisywaniu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy o otrzymanie dotacji, plus konsultujemy cały biznesplan, czyli jakie formy realizacji usług byłyby dla danej firmy najkorzystniejsze. Trzeci pakiet, trzeci sektor, skierowany jest do osób, które bądź chcą założyć podmiot trzeciego sektora, bądź chcą włączyć się w tworzony podmiot. Tutaj tego typu oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które myślą o zaangażowaniu się w działalność, można powiedzieć, usługową.
bądź osoby bezrobotne, które myślą na przykład o spółdzielni socjalnej, czy fundacji, czy stowarzyszeniu. Pragnę zaprosić wszystkie osoby zainteresowane do korzystania z naszej oferty. Osoby zainteresowane proszę, żeby udały się do swojego pracownika socjalnego w danym terenowym punkcie pomocy społecznej, pod który należy dzielnica, w której zamieszkują. Serdecznie zapraszam.